Bez dwóch zdań stopa bezrobocia w Polsce jest na bardzo niskim poziomie, niezależnie której klasyfikacji użyjemy. Jakby ta polska stopa bezrobocia zarejestrowanego, ona jest trochę wyższa, 7%, natomiast według europejskiej klasyfikacji to w ogóle ta stopa bezrobocia jest bardzo niska, poniżej 5%. To są kwestie definicyjne, tak, no, zależy kogo uznamy za bezrobotnego i po prostu ta europejska klasyfikacja jest bardziej, powiedziałbym, liberalna i w związku z tym część osób nie uznaje za bezrobotnych. Tak czy owak, ta stopa bezrobocia jest na minimach tego okresu, powiedziałbym, gospodarki rynkowej w Polsce. No z jednej strony to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. To znaczy to, że jest niewiele osób, które względnie przynajmniej, które nie mają pracy, a jej aktywnie poszukują. No a z drugiej strony oznacza to, że no rynek pracy w Polsce dotarł do pewnego miejsca, z którego może on już stanowić wyzwanie dla gospodarki. No bo z jednej strony widać, że w ostatnim czasie rosły mocno dochody gospodarstw domowych i ze względu na rosnące zatrudnienie i ze względu na rosnące wynagrodzenia, i to gospodarce do tej pory pomagało i jeszcze jakby stanowi pewną, ten wzrost dochodów stanowi pewną rezerwę, która będzie pomagała gospodarce przez pewien czas poprzez wzrost konsumpcji. Natomiast ze strony przedsiębiorstw to jest coraz większy problem. Tak? I tutaj nie byłoby w tym nic złego, bo jakby to jest naturalna kolej rzeczy. Mamy cykl koniunkturalny, dochodzimy do pewnego etapu, trzeba wtedy gospodarkę trochę zacząć schładzać. Gdyby nie to, że my mamy bardzo duży problem z niskim zatrudnieniem i z niską aktywnością zawodową wielu grup. Tak? Więc jakby tutaj potrzebne są zmiany strukturalne, które sprawią, że ta podaż pracy będzie uruchomiona. Oczywiście to są duże wyzwania. W wielu przypadkach są to osoby, które nie posiadają kwalifikacji, które są poszukiwane na rynku pracy. Do tego zachodzą mocne zmiany na świecie, w technologiach, które sprawiają, że z punktu widzenia również pracowników to jest wyzwanie i no będzie, nie będzie łatwo aktywizować te osoby, które są poza rynkiem pracy, żeby na ten rynek pracy wróciły. Natomiast no wydaje się, że to jest główne, albo przynajmniej jedno z głównych wyzwań w ramach polityki gospodarczej w Polsce na ten moment.